Spotkałam dzisiaj na festynie po pierwszym charytatywnym wyścigu kaczek Zuzannę. Zuzanna przez rok, tak, była w Meksyku. To jest taka wymiana uczniów, wymiana młodzieży. Opowiedz nam trochę, jak to wyglądało i pod czyim patronatem w tym Meksyku się znalazłaś? Ogólnie to była wymiana długoterminowa, tak zwana. Tak. I była to wymiana organizowana przez Rotary. Zresztą organizowane od prawie 100 lat już są organizowane przez Rotary takie wymiany. I co jeszcze? W tym Meksyku, ja rozumiem, ty normalnie kontynuowałaś naukę. Uczyłaś się też języka, tak? Przede wszystkim uczyłam się Aha. języka. Ogólnie nauka akurat była dość drugoplanowa, mimo wszystko, bo to jest inny poziom, wiadomo. Tak. Ja i tak klasę musiałam jakby powtarzać. Teraz bo jestem, ile ty masz lat, Zuziu? Mam 18 i 18. jestem w klasie maturalnej. Rozumiem. Więc zasadniczo można powiedzieć, że powtarzam klasę. Ale no, opłacało się. To jest takie powtarzanie klasy, że warto, moi drodzy. Tak. Zuzia, a powiedz mi, gdzie ty mieszkałaś? Jak ty tam żyłaś w ogóle przez ten rok? Mieszkałam w Meksyku na północy. Miasto się nazywa Hermosillo. Ale miałaś swoje mieszkanie? Mieszkałaś u jakiejś rodziny? Tak, mieszkałam w sumie u trzech rodzin aż. Mieliśmy taką rotację, bo tam nas było ogólnie w Hermosillo, nas było 15 wymieńców od Rotary. I była taka, i była ładnie. Wymieńców, tak się mówi. Od mieńców, wymieńców, tak. I była taka rotacja i mieliśmy w sumie, każdy miał po trzy rodziny. Rozumiem. Aha. Powiedz, czy ty wszystkich innych, którzy mieliby możliwość wyjechania na rok do innego kraju, tak dalekiego, zachęcałabyś do tego? Teraz z perspektywy, jak już wróciłaś? Jak najbardziej. To było najlepsze doświadczenie w moim życiu. I teraz momentami może być ciężko, ale nigdy bym nie oddała tego roku. Za nic bym nie oddała tego roku. Są przyjaźnie na zawsze, bezcenne w ogóle doświadczenia. Język przede wszystkim też, to jest coś, na przykład z kolegą rozmawiamy teraz tylko po hiszpańsku. No właśnie, poczekaj, bo ty przywiozłaś ze sobą kolegę, nie czy kolega tutaj nie. sam przyjechał? Przyjechał tutaj sam, bo chciał nawet. Tak. I mieszka w Szczecinie. Mieszka w Szczecinie. Tak. Kolega jest Meksykaninem. Owszem. Meksykanin w Szczecinie, to jest dopiero. A jak ma na imię kolega? Como te llamas? Dieter. Dieter. A Dieter mówi coś po polsku, czy nie? Nie, nie mówię po polsku. Nie mówi, ale rozumie, o proszę, o proszę. Dieter przyjechał kiedy? Cuando llegaste? 3 tygodnie temu. 3 tygodnie temu, podoba mu się? Si te ha gustado? Tak? Bardzo, o proszę, jak ładnie. Czyli Dieter będzie u nas przez rok prawie, tak? Tak. Znaczy, to będzie około 10-11 miesięcy. Do jakiej szkoły chodzi? 14 w Szczecinie. To jest chyba właśnie z dwujęzyczna, z hiszpańskiego. Aha. Tak. No super, no ja się bardzo cieszę, że młodzież teraz ma takie możliwości. No co tu dużo mówić. Zachęcamy wszystkich, każdego, który będzie mógł i będzie chciał, żeby jednak na rok zmienić otoczenie. Warto, Zuziu, co? Bardzo warto. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy.